Witam wszystkich. Pokażę, jak przygotować podłoże do sukulentów. Mam tu 5 składników. Kramzyt doniczkowy 40 mm. Piasek kwarcowy firmy Axton, chociaż worek Chryslera. Żwirek pukany na geon. Pokażę, jak wygląda. Perlit ogrodowy i zwykła ziemia ogrodnicza. Tutaj mamy w miseczkach przygotowane 5 miseczek i wsypuję wszystko razem do jednego pojemnika. Teraz trzeba to wszystko wymieszać. Gdyby perlit, do małych doniczek perlit był troszeczkę za gruby, można go po prostu troszeczkę rozbić młotkiem lub pominąć po prostu. Wybrałem najdrobniejszy perlit, jaki jest na rynku. Chyba. Oczywiście ten skład, który ja tutaj używam, to jest mój przepis. Każdy z kaktusiarzy ma swój, dodaje inne składniki. Do niektórych roślin, takich jak agawy, można dać troszeczkę więcej ziemi, do tych wytrzymalszych. Ta ziemia będzie bardziej żyzna. No i mamy gotowy substrat przygotowany do roślin. Pokażę jeszcze. Mam tutaj jeszcze dwie paczuszki kupione. Bardzo drobnego żwirku. On jest o granulacji sześć, 2,2 mm i 2,5 do 2,5 mm. Tego będę używał do przygotowania podłoża do siewu. Dziękuję.